Dzisiaj tematem przewodnim uroczystości jest światło. I w pierwszym, i w drugim, i w trzecim czytaniu pojawia się światło Boże. Nad Izraelem u proroka Izajasza rozbłyska światło. Apostoł Paweł napisze, że objawiona mu została ta tajemnica. Światło Boże pojawiło się nagle zresztą. Tym światłem został powalony na ziemię. I w końcu w Ewangelii Mateusza mędrcy zobaczyli światło, zobaczyli gwiazdę. To światło przyciąga Światło Boże pozwala przyjrzeć się dobrze temu wszystkiemu, co jest we mnie. Światło Boże wreszcie pokazuje mi całą prawdę o tym, co dzieje się wokół mnie. Przestaje się błąkać, przestaje błądzić, nie muszę oszukiwać i nie będę oszukany. Wszystko będzie jasne. Wszystko będzie w świetle. Mędrcy ujrzeli gwiazdę i przyszli. Warto dziś pomyśleć, czy Chrystus faktycznie przykuwa moją uwagę, czy mnie przyciąga swoim spojrzeniem? Czy Jego wzrok naprawdę mnie porusza? Czy wypatruje Boga? Czy chce Jego światła? Czy chce, żeby mi wyjaśnił albo rozjaśnił moje życie? Czy chce, żeby to był Bóg? Ten Bóg. No właśnie. Hm. Ja nie jestem właścicielem tego światła, ale ono jest dane po to, żeby mi pokazać mnie. I więcej, żeby mi pokazać Kościół, dom, relacje, moje miejsce we wspólnocie, żeby zobaczyć, kim jestem, żeby mieć doświadczenie skupienia na mnie Bożej uwagi. Żebym przestał wreszcie mówić, że Bóg się mną nie interesuje. Po to jest to światło. Ale jeśli wolę mrok, jeśli wolę ciemność, jeśli wolę jakieś krzaki, jaskinie... Jeśli wolę ukrywanie się przed Bogiem, wtedy światło nie dotrze, wtedy nie zobaczę Boga. Poprośmy wspólnie, może o jakąś gwiazdę, która nas pociągnie do Jezusa, która przykuje naszą uwagę na tyle mocno, że będziemy szukać Boga, nie siebie, nie innych, ale prawdziwego Boga. Warto się dziś o to modlić i podziękować, błogosławić Boga za te wszystkie momenty życia, w których daje nam znać, że jest z nami, że jest dla nas, że jest naszym Bogiem. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Posłuchajmy i wejdźmy w to dziękczynienie.